do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło 30 marca przed południem na obwodnicy Lubartowa. Jak wstępnie ustalili policjanci, 21-letni kierujący Citroenem C3, jadąc w kierunku Lublina, na łuku drogi z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z Peugeotem. W wyniku zderzenia 45-letnia kierująca Peugeotem dostała obrażeń ciała i została zabrana do szpitala. Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ruch na drodze odbywał się wahadłowo, obaj kierujący byli trzeźwi. Policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne obu samochodów i sporządzili niezbędną dokumentację.